Cześć, witam was bardzo serdecznie w takim nietypowym odcinku. Pierwszy raz nagrałam coś takiego i pewnie ostatni. Słuchajcie, jakiś czas temu wrzuciłem filmik pod tytułem Przyjęli mnie do filmu. Było to pytanie. I tak, słuchajcie, minął 17 października i w sumie powinienem już to właśnie w ten poniedziałek, bo 17 października to był właśnie poniedziałek, nagrać właśnie o tym film, bo wtedy na takiej stronie dla reżyserów pojawiły się moje zdjęcia. Tylko, że 17 października akurat takiego miałam pecha, że za bardzo nie miałam czasu i zepsułem sobie ten mikrofon. To jest mikrofon, który naprawdę bardzo polecam. Tylko, że postawiłam go sobie na biurku. Niestety biurka wam nie pokaże, więc musicie sobie wyobrazić. Postawiłam go sobie na biurku i zaczepiłam o ten kabel. Jak zaczepiłam o kabel, ten mikrofon mi cały spadł. Jak spadł, teraz nie działa. To był mój chyba najlepszy mikrofon. No i niestety, ten film już właśnie odpadł, nie mogłem go nagrać i teraz nagrałam to właśnie z mikrofonu, który jest wbudowany w aparat. I tak, słuchajcie, czy rzeczywiście przyjęli mnie do filmu? No właśnie trochę chyba lepiej nawet, bo podpisałam jakby taki kontrakt z taką panią reżyser, bo miałam spotkanie z panią reżyser. To już w sumie dawno. To było na drugi dzień po tym, jak nagrałam ten film. Jeżeli w ogóle ktoś nie widział filmu, to może sobie obejrzeć, bo bez tego to tak naprawdę mało wiecie, więc właśnie najpierw zapraszam do obejrzenia tamtego filmu, a później wrócenia do tego. I na drugi dzień miałam właśnie spotkanie z taką panią reżyser, która mi dała kontrakt taki do podpisania. Ten kontrakt jest na rok i po prostu ja ten kontrakt z mamą wtedy akurat podpisałam i później była sesja zdjęciowa, czyli 40 takich zdjęć. Takich promocyjnych, jak oni na to mówią. I właśnie 17 października te zdjęcia były na takiej stronie dla reżyserów. I teraz jakby na przykład reżyser. Znaczy, nie bierzcie tego w ten sposób, że ja się chcę pochwalić. Bo to w ogóle to nie jest tak, ja wam po prostu tylko mówię prawdę, tak? Jeżeli jakiś reżyser by chciał, załóżmy, nakręcić reklamę, teledysk, jakiś film fabularny, kabaret, czy te wszystkie inne rzeczy, które są związane właśnie z nagrywaniem, to wyświetli się tam między innymi moje zdjęcie i klika w moje zdjęcie i tam się wyświetla 40 moich zdjęć i tam są też napisane, co ja potrafię, ile mam wzrostu, ile ważę, no. Także ogółem nie przyjęli mnie do filmów. Jestem tak jakby, tak chamsko powiem, jestem ich teraz czarnym murzynem i tak naprawdę mogę występować w teledyskach, reklamach, kabaretach i filmach. Także to słuchajcie, na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!